Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, i dzisiaj będę robił poradnik, na który wielu z Was czekało, czyli jak grać midgame. E, dlaczego ten poradnik nie powstał wcześniej? Bo generalnie nie lubię tworzyć takich poradników, e, które zawierają wiele czynników. E, Ciężko jest po prostu stworzyć filmik, który będzie sensowny, w 15-20 minut go zmieścić, jeżeli jest, musi on być aż tak rozbudowany. Dzisiaj spróbuję to zrobić, zobaczymy jak mi wyjdzie. I tak, więc zaczynajmy. Na początek Early Game, tutaj będę sobie rysował, zaznaczę Wam punkty. Early Game mamy aż do pierwszych kragów, do, do, do kragów. W sumie nie ma, nie ma drugich kragów do kragów. Tutaj mamy dwie karuzele walki z minionami oraz 5 walk z przeciwnikiem, o ile się nie mylę. Early game w tej mecie nie ma takiego dużego znaczenia w sumie, bo e, zmniejszyli już dwa razy ilość zadawanych obrażeń przez przeciwnika i przez jego czempiony. E, tak więc w early game nie tracicie dużo HP. Jeżeli na kragach będziecie mieli między 100 a 80 HP, musimy tego nie widać. Spróbujmy jeszcze raz, mniejszym troszkę 100, a 80 HP. To jesteście w bardzo dobrej pozycji nie macie się czym martwić. Tak to powinno wyglądać. Jeżeli przegraliście pierwszą e, walkę, między pierwszą a trzecią walką, e, to powinniście iść w los streaka i mieć około. Czemu to się znowu zmieniło? Mieć około 4 strika. A strik. Czy to win streak, czy to lost streak? Bo win streaka powinniście iść tylko, jeżeli mieliście pierwszą wygraną walkę. Możecie pchnąć level i nie za bardzo zni nie zniszczy to waszej ekonomii aż tak bardzo. Tak więc Early Game w sumie nie ma zbyt dużego znaczenia, tak naprawdę teraz w tej mecie nie musicie się nim martwić. Aha, nie mogę zjeżdżać, bo to też zjeżdża. Ok, ale to nie ma dużego znaczenia. Następna jest karuzela na 12 rundzie oraz Wilki. Tutaj mamy tak zwany Mid game. To możemy wymazać. To też troszeczkę wymarzę. Tak więc jeszcze raz, tutaj mamy early game do Kragów. I przechodzimy w mid game na, po Kragach do Wilków. Tutaj jest pokazane to jako dwa etapy, ale tam mamy 5 walk oraz karuzele i wilki. Tak więc tutaj jest mid game. I co, o co, co powinniście wiedzieć o mid gameie? Teraz mid nie jest aż tak ważny jak był kiedyś, dlatego wcześniej nie robiłem tego filmiku, bo tam było naprawdę... Mid game był niesamowicie ważny, jeżeli chodzi o, e, chodziło o rozbudowę kompozycji, o rolowanie, o pijanie levela. E, teraz jest to o wiele prostsze, dlatego tworzę ten filmik. E, generalnie po Kragach powinniście mieć albo piąty, e, jeżeli gracie w pełną ekonomię, to powinniście mieć e, na Kragach piąty level. Jeżeli... no to źle wygląda. Troszeczkę mniejsze, jeżeli gracie pełną ekonomię, to piąty level, jeżeli troszeczkę wyekspiliście i zaczęliście rolować lub mieliście więcej pieniędzy, to piąty, szósty level powinniście mieć na kragach i po kragach nie powinniście wydawać. Ani grosza, tak naprawdę. 50 golda po kragach powinniście mieć w sumie zawsze. Jeżeli macie 40, to, to jest dalej ok, zależy ile Wam golda wypadło z minionów. Jeżeli macie Nikos Help, to jeszcze, to tym bardziej nie powinniście wydawać pieniędzy. Powinniście czekać na 8-9 poziom, zbierać postacie legendarne i wtedy dopiero używać Nikos Help w sumie na, na takich postaciach jak Swain, jak Pantheon, jak Yasuo, Tak więc na kragach 5-6 level 50 golda nie wydajemy nic. E, rolowanie powinno być zabronione. I karuzela oraz wilki. Tutaj musicie oszczędzać. I wszystko powyżej 50 golda e, powinno iść w exp. E, do wilków musicie mieć, lub po wilkach musicie mieć siódmy level. To jest naprawdę teraz... Mega ważna. Na siódmym poziomie już macie bardzo fajną szansę na znalezienie postaci za 4 golda. Tak więc na nich możecie zacząć opierać swoją kompozycję i na siódmym levelu też już fajną kompozycję możecie stworzyć. Jeżeli na siódmym poziomie macie dużo HP, możecie pchać ósmy level. Troszeczkę przerolując golda, wbić podstawowe postacie na drugi poziom i oszczędzamy na ósmy level. Jeżeli wasza, wasza kompozycja wygląda naprawdę marnie i macie poniżej powiedzmy 40 HP to powinniście już rolować troszeczkę agresywniej, zrolować tego Golda i wpić postacie na drugi poziom, które pomogą Wam przetrwać do Raptorów. Ale tak naprawdę zawsze powinniście oszczędzać. Teraz nie tracimy dużo HP, więc zawsze powinniście mieć to 50 golda i, i nie powinno to za bardzo wpłynąć na waszą rozgrywkę. Jeżeli chodzi o, o te etapy między Kragami a Wilkami, czyli tutaj o ten mid game, nie tracicie tutaj za dużo HP, tak więc powinniście pamiętać o tym, że jeżeli nie macie win streaka, który osiągnie 7 albo powyżej, to powinniście poddać swojego win i stracić nawet 20. ся а do 30 HP i w ogóle się tym nie przejmować. Teraz ekonomia jest o wiele bardziej o wiele ważniejsza. A więc strata tych 20 lub 30 HP nie powinno w ogóle wpływać na waszą rozgrywkę, a jest to naprawdę ważne, jeżeli chodzi o budowanie ekonomii, bo na Wilkach, jeżeli będziecie mieć 70-80 golda i pchniecie 7 albo nawet i 8 level, to możecie znaleźć naprawdę fajne czempiony, które pozwolą Wam wejść w late game i wygrać rozgrywkę. Tak więc pamiętajcie o tym, że teraz early game nie ma takiego znaczenia na rozgrywce mid game w w sumie też nie jest aż tak ważny. Dopiero po wilkach zaczyna się e, ważna rozgrywka. I po wilkach musicie podjąć decyzję, czy na siódmym rolujecie, e, czy czekacie na ósmy i wtedy zaczniecie rolować. To wszystko jest zależne od tego, jakie temy macie, jaką kompozycję budujecie, na jakim e, poziomie macie swoje główne postacie. Jeżeli 5 lub więcej postaci jest na pierwszym poziomie, to musicie przerobować trochę golda, żeby wbicie level drugie tych postaci. Jeżeli wasza kompozycja wygląda fajnie, wygrywacie walki, wasi przeciwnicy są nadal słabi. To śmiało możecie iść w ekonomię, wbijać 8, 9 poziom, znaleźć te postacie za 5 golda, które teraz mają zwiększoną szansę z 5 na 8% na 8 poziom. Tak więc bardzo łatwo jest znaleźć takie postacie jak właśnie Swain albo Pantheon na drugi poziom, nawet więc. To by było ty na tyle jeżeli chodzi o, o mid game, nie ma tutaj za dużo, za dużo co do powiedzenia. Pamiętajcie o tym, żeby teraz za dużo nie rolować tak naprawdę, bo nie jest to aż tak ważne. Budowanie ekonomii, ekonomia, ekonomia, jeszcze raz ekonomia, wbijanie levela e, siódmy albo 8 level, wtedy zaczynamy tak naprawdę grać w Teamfight Tactics. E, te pierwsze etapy do wilków nie mają teraz aż, takiego, aż tak wielkiego znaczenia, więc tutaj tak naprawdę zaczyna się rozgrywka. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego filmiku. Napiszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, jeżeli chodzi o Teamfight Tactics, jakieś pomysły na filmiki, bo ostatnio przez to, że wrzucam codziennie albo co dwa dni, to ciężko mi znaleźć pomysły na te filmiki. Jeżeli Wam się taki filmik podobał, gdzie rozpisuję mniej więcej, jak powinien wyglądać midgame, jeżeli chcecie filmik, gdzie pokazuję dokładne przykłady, jak rozgrywać midgame z mojej kiery w Grandmaster lub to napiszcie też w komentarzach. Zostawcie łapkę pod tym filmikiem, zasubskrybujcie. Subskrybujcie mój kanał i ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.